Znacie chyba te stare przysłowie: kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Bo to właśnie PGG pod przykrywką promocji, obniżki cen robi nas ewidentnie w bambuko. I właśnie PGG jedną ręką daje, a drugą odbiera. Bo z jednej strony niby zniżka, promocja, którą trzeba faktycznie podzielić na dwoje, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, z tych 400 zł robi się 200 na tonie, a z drugiej strony mega podwyżka cen za transport do składów, KDW. W sumie wychodzi na swoje. PGG wychodzi na zero, czy na swoje, tak samo jak i KDW. A klient ma myśleć, że wielce dużo zaoszczędził. Tych może parę groszy zaoszczędził. Ale to pogrywanie z klientami no źle się skończy. Ostrzegam przed tym, bo ludzie nie są aż tak naiwni i głupi, jak się to PGG wydaje. No i całe te odium złości spadnie nie tyle na PGG, ile na właściciela PGG. A właścicielem jest kto? No kto? Rząd, władza. A wybory już wkrótce. Przejdźmy do rzeczy. Skąd wzięła się ta promocja tych 300 tysięcy ton do sprzedania w tej no niby bardzo promocyjnej cenie? Tutaj mamy taką informację też na stronie fanpage'u Polskiej Grupy Górniczej, że mianowicie z zamówionego przez gminy 1,3 miliona ton węgla odebrano ponad 1 000 000 ton, czyli na gminach zostało około 300 tysięcy ton nieodebranego węgla. Dlaczego ludzie go nie odebrali? No nie wiem, mogę tylko spekulować. Najprawdopodobniej niektórzy mieli jakieś zapasy jeszcze, zostało im po lekkiej zimie i może też uznali, że ta cena nie jest dla nich aż tak atrakcyjna, jakby się wydawało, i dlatego część tego węgla pozostała nieodebrana. I co dalej z tym węglem? No więc, jak widzimy, pojawiło się zielone światło tutaj na stronie PGG. Mamy coraz więcej tego dostępnego węgla. No i tutaj mamy taką, no oprócz oczywiście informacji, jaki to węgiel, za ile, z jakiej kopalni, mamy taką małą ikonkę na samym końcu, która oznacza taki domek jakby z daszkiem, który oznacza transport do KDW. Cóż to jest ten KDW? Bo właśnie tu jest cały ten dowcip zawarty. Otóż KDW jest to kwalifikowany, przypominam tylko, bo myślę, że większość to wie, kwalifikowany dostawca węgla, czyli po prostu jak gdyby taki autoryzowany skład węgla, w którym należy ten węgiel odebrać. Nie ma innej możliwości, bo ta ikonka wskazuje na to, że musisz wybrać taką opcję. Nie da się więc tego odebrać osobiście, czyli podjechać sobie jakąś tam ciężarówką prywatną, zamówioną i odebrać prosto z kopalni z wysypu bezpośrednio. Nawet jeśli mieszka się o kilometr od tej kopalni. No i tak jest na całym Śląsku w zasadzie, gdzie wszyscy mieszkają, no powiedzmy od góra, o kilka, kilkanaście kilometrów od najbliższej kopalni. Mogliby sobie osobiście przyjechać po ten węgiel, zamiast wozić go po całym Śląsku w koło i płacić za to wożenie, tak, do KDW, potem z KDW do domu i tak dalej. Nieraz to jest dalsza droga. Przeładowywanie też no jest jakimś kosztem, a poza tym powoduje degradację tego węgla, kruszenie się go i tak dalej. Podam też taki przykład. Zadzwonił do mnie mój przewoźnik ulubiony, który mi zawsze węgiel wozi. Tylko nie pytajcie, kto to jest, bo ma dosyć klientów. Mnie prosił o reklamę. Zresztą jak ktoś jest uczciwy, to rzeczywiście ma tych klientów wystarczająco dużo, jeżeli jest uczciwy. Więc podał taki przykład, jak to ostatnio woził klientowi bardzo złemu, wściekłemu na ten system, bo klient mieszka o kilometr od kopalni Piast, z której powinien ten węgiel wziąć, no ale niestety ten węgiel musiał odebrać z KDW odległego o 40 kilometrów, no więc wysłał tam samochód tego właśnie przewoźnika. On pojechał 40 km w jedną stronę, 40 drugą, w sumie zrobił kółko 80 km, no i trzeba było za to zapłacić. A tymczasem
ten węgiel był właśnie przywieziony na ten skład z tej kopalni. Też 40 km w jedną stronę. No jaki to ma sens? I za to oczywiście musi zapłacić podwójnie klient, bo raz, że trzeba zapłacić za ten transport z kopalni do KDW, a potem przy odbiorze z KDW znowu trzeba zapłacić za transport. Dość podobna sytuacja była na Śląsku w przypadku tego węgla gminnego, gdzie gminy odbierały ten węgiel z kopalni, przywoziły gdzieś na swój skład gminny, no i z tego gminnego składu mieszkańcy go zabierali. To też było pozbawione sensu, bo ta sama sytuacja. Można przecież dostać asygnatę od miasta i podjechać sobie od razu na kopalnię, wziąć go jeszcze ciepły i świeży prosto z kopalni, z wysypu. Jedyna gmina tak zrobiła w Mysłowicach. I tam węgiel był po 1500 zł. Po prostu tak jak sprzedawało go, nazwijmy to państwo, przez kopalnię, w tej cenie klient podjeżdżał, brał za 1500 zł, a w innych gminach, takich jak na przykład Tychy, cena dochodziła do 2000 zł. Podczas gdy brano go z kopalni oddalonej o kilkanaście kilometrów. I ta odległość tych kilkunastu kilometrów kosztowała 500 zł. Klienta oczywiście, nie wiem kto na tym zarobił, zrobiłem o tym odcinek, zobaczcie sobie. A więc zadzwoniliśmy, no jest to sprawdzona informacja, na przykład w KDW w Lędzinach to jest 100 zł za transport, czyli dostarczenie tego węgla do KDW z kopalni. W Pszczynie to jest około 60 zł od tony, no to jest różnie. Natomiast od początku maja, od kiedy ta nowa błyskotliwa promocja zaczęła obowiązywać, podniesiono również ceny za ten transport do KDW. I tak jak właśnie wam mówię, ten przewoźnik dzwonił tutaj do mnie i poinformował mnie, że teraz ten klient, o którym mówiłem, zapłacił 770 zł za 5 ton. To wychodzi od tony 154 zł. Podczas gdy mieszka pod kopalnią, musiał zapłacić 154 zł za przewiezienie tego węgla z kopalni do KDW od tony, czyli 770 zł dodatkowo. No i oczywiście prywatnie sobie musi potem zapłacić za tego przewoźnika, który mu to 40 km przywiezie, tak? Przecież to jest kompletny bezsens, to jest po prostu absurd. Ja rozumiem, że tak może być w Polsce, gdzie jest troszkę inna sytuacja, gdzieś w Poznaniu na przykład, gdzieś tam w środkowej Polsce, gdzie odległość od Śląska jest 300 km, no nikomu się nie opłaca po 3 tony wysyłać ciężarówki, czy nawet po 5 ton. No więc tam jest jakiś sens tego KDW. No, oczywiście tam kosztuje więcej te KDW, bo z tego co wiem, tutaj krążą różne informacje na Facebookach i gdzie indziej, że tam jest około 200 zł za tonę przywiezienie tego. Oczywiście za to wszystko płaci klient. No więc dlaczego tak jest, że tutaj przynajmniej na Śląsku, że klient nie ma wyboru. Mamy demokrację, no i musimy... No nie mamy wyboru, no musimy korzystać z KDW, nie możemy podjechać pod kopalnię i musimy nabijać kabzy KDW, no i myślę, że też PGG, bo PGG na tym nic nie traci. Przecież to jest absurdalne, to jest zdzierstwo. Tutaj ja może pokażę sieć tych KDW na Śląsku. Tutaj mamy Śląsk, no i widzimy tutaj kilkanaście tych KDW w otoczeniu całego Śląska, które tutaj na Śląsku no, nie są potrzebne nam. No, przecież to jest absurd. To jest absurd. Wożenie węgla po Śląsku. No, to nie tylko koszty, ale też i ekologia, bo przecież samochód ciężarowy spala ropę, no i niestety kopci, więc komu to zgłosić? No, rzecznikowi konsumenta, ekologom, niech się tym zajmą, a może Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta powinien się tym zainteresować, bo to jest działanie na zbiorową szkodę konsumentów. No konsumenci na Śląsku niepotrzebnie płacą za robienie kilometrów. Zupełnie niepotrzebnych. Jest to wymuszone na klientach, bezsensowne i powtórzę jeszcze raz. Jest to kosztowny absurd, za który płacimy tutaj my na Śląsku. I za to zapłaci niestety rząd w najbliższych wyborach, bo wybory już wkrótce. A przecież to jest około 2 milionów konsumentów tutaj tego węgla na Śląsku. Razem z rodzinami to jest może z 5 milionów wyborców. Także pozdrawiam Państwa. Na razie Was zostawiam z tym problemem. Zobaczymy, co będzie dalej.
Nie wiem, czy tam gdzieś na górze słuchają tego, co się tu na dole mówi. Jeśli tak, no to ostrzegam, żeby to nie miało wpływu, bo to będzie miało wpływ na wybory, więc ostrzegam rządzących i władzę, żeby jeszcze raz to przemyśleli i zrobili to tak, jak to powinno być. No i nie takie kosmetyczne obniżki cen, które de facto mają zamaskować to, że węgiel spada, cena węgla spada na giełdach światowych, no ale na stronie PGG w dalszym ciągu mamy te same ceny, tak, tutaj widzimy 1500, 1700, 1470, ileś tam, cały czas mamy te same ceny. No i to jest tak trochę dziwnie, tak, bo niby ceny spadają, no ale de facto tutaj na stronie są cały czas te same, wysokie. Myślę, że sensowna cena, już to powtarzałem wiele razy, jeszcze raz to powtórzę, do zaakceptowania dla przeciętnego kowalskiego konsumenta węgla, tego, który ma kocioł, piec, to jest gdzieś w granicach 1000 zł. 1000-1200 zł. To jest cena do zaakceptowania i ja na taką oczekuję. A tymczasem pozdrawiam, no i zapraszam do nowej serii, którą uruchomiłem ze 2 miesiące temu pod tytułem Czytamy Biblię ze zrozumieniem. Ja rozumiem, że węgiel jest ważny, nie neguję tego, ale o wiele ważniejsze są inne sprawy, które są związane z przyszłością, którą spędzimy albo w niebie, albo w piekle. I wiem, że niektóre osoby są niewierzące i uważają mnie za nawiedzonego. Okej, możecie sobie tak myśleć, ja mogę to powiedzieć, bo jestem niezależny, więc mogę sobie pozwolić na mówienie wam prawdy. Zapraszam jeszcze raz na tą serię. Tutaj jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, o której zapomniałem, bo na stronie fanpage'u PGG jest taka strona na Facebooku. Można tutaj poczytać różne komentarze. No i widać, że moja opinia chyba nie jest odosobniona, bo tutaj niejaki pan Kamil napisał tak. PGG, wpuścić przewoźników na kopalnię z opcją odbioru osobistego i wtedy pomyślimy. Nabijanie złodzieja z KDW kieszeni to dramat. Wy zamiast społeczeństwu pomóc, to kłody pod nogi stawiacie z tymi waszymi warunkami. Łatwiej zwłoki z USA sprowadzić, jak wasz węgiel z kopalni przez te KDW. No nie wiem, no nie sprowadzałem jeszcze zwłok z USA i nie chciałbym. Ale podejrzewam, że coś w tym jest. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże.